padło. No dajcie, nie ma. Muszę sobie tak jakoś dać. O! Telefon. Nie ma, no jestem taka wkurwiona na maksa, że... Zmęczona, no co? Na szybkiego kebaba zamówiła, zjadła i finish. I koniec. A miałam dzisiaj plany, żeby się coś zrobić, co fajnego, a chuja. Ale wiecie, co jest najlepsze, że nawet nie dała znać. Nawet nie napisała. Nic nie napisała, to jest normalne. A ja, głupia blondyna, czekałam i się wkurwiłam i zrobiłam sama robotę. A idź pan w chuj z takimi. No dobra, ona pracowała cały tydzień i w weekendy pracowała, no ale by mogła napisać, nie? To ja bym się, wiesz... A tu? A i chuja nie ma. Głowę ogoli jej na łyso. Ściągnę jej perukę, będzie łysa. No. I nie będzie już udawała Beyoncé. Jeszcze mi, jak ona wchodzi. Hi, Ola. How are you? Is you okay? Nie okay. Bo jakbym cię, kurwa, wzięła za te Beyoncé kłaki, spuściłabym klozę, to mi się wydało, że to podróba z Beyoncé. Dajcie spokój, ała. Jutro będzie kible, kurwa, kłakami swój. Będzie... I teraz siedzę w wannie, normalnie jak się człowiek siedzi w wannie, to się relaksuje, to się ten... A tu nic. Nie ma takiego. Ja lubię pracować, ja nie jestem osoba, żeby siedzieć i pierdzieć w fotelu, nie? No ale... Build is slacked on the ekim batsy. O pracownicy, że nie przyszła dzisiaj do pracy. A chuj mnie ja babsra. Niech ten czarnuch węgiel mi się nie pokazuje jutro na oczy. Bo jak ją złapię za te bijące kłaki, to zobaczy. No nie tak długo, ja normalnie, zawsze normalnie. Ja pracuję normalnie do... od 7 do 6. I finish, i koniec. Ja schwyty, schwyty. A ja wiem. Pewnie się ruchała i nie mogła wyjść. Nie ma. Siedzę w wannie. I się próbuję zrelaksować. Ta. Ona, weźcie, dajcie spona, takie kurwa cegła czarna. Gdzie to ten sugar daddy? Właśnie, ale... No, ja tak zawsze, dlatego mnie nie ma. Nie mogę sobie pozwolić, że wiecie, po pracy o 9 wejdzie jeszcze z wami na live'a, wino, senapi. Nie ma opcji, ja jestem wytargana. Tak, z klientem siedzę w wannie, no. Karol, umyj mi plecy, szybko, a to już. No. Z Karolem siedzę. No. Dajcie spokój. Zarabiam, nie narzekam. No ale sorry, tak się nie robi.
Karol, dawaj wino. No. Już lecę, tylko zjem kreskę. A wyjdź mi, kurwa, Karol, przez okno. Oh my god, jaka ja jestem, kurwa, umęczona. Musicie mi jakieś maseczki, kurwa, na buzie polecić. Jakieś fajne. Nie! Ja nie piję wina w tygodniu, co wy? Cześć, cześć. Cześć, Ewelina. Słuchajcie, normalny człowiek, jak ma jakieś sprawy, czy ma coś, to pisze SMS-a, dzwoni, mówi sorry, ale mi coś wypadło, nie przychodzę do pracy, a tu chuj, kurwa, nic. Nic. Nothing. No, aha. Dajcie mi spokój, ja nic. A jak ja bym była taka kadra, to bym jej powiedziała, dawaj do pracy, będziesz do 6 rano pracowała. Chuj mi obchodzi, co byś robiła, ale byś pracowała. Okna byś myła, nie wiadomo, nie. Piwnicę, kurw, nie wiem. Ja bym jej dała robotę. I by się skończyło. Że ja, kurwa, od 7 rano do, kurwa, do 8 wieczór pracowała. Dajcie. Oh my god. No. Ile kosztuje? Już wam piszę. Tyle. A w weekendy, piątek, sobota, w piątki i soboty to tyle. Bo jest weekend taryf, nie? O, tyle. Plus i od osoby 2 euro. No nieduże, nieduże. No, sam kurwa chodzi. Jak tutaj ludzie do nas przychodzą, to mówią, o dobrze, że jesteśmy u was, bo byliśmy w takim kurwa hotelu, że nawet gumki kurwa pod łóżkiem leżały. Wiecie co? Już nie boli, już się utegował. U nas nie ma breakfast, ale można iść do restauracji naprzeciwko na breakfast. Ja pierdolę, ale że ja jestem taka kurwa padnięta, wyobrażacie sobie to. Yeah. I tutaj mieć jeszcze chłopaka i się kurwa chłopakiem zajmować. Ja pierdolę, to ja będę dożywotnia singielka. Chuja kurwa, nie znajdę chłopa. Bo ja nie mam sił. Ja już jestem za stara. Do wora i do śmieci. No, ale to ja nie wiem, tak klienci mówili, no. Starsi z tego. No i szampan. Ja weź ta szampana. Co, wypiłabym i bym się jeszcze zerżnęła tym szampanem chyba na amen. I byście się pytali, gdzie jest Ola? A Ola się zerżnęła. Się pocięła. Nie ma jej.
Jeszcze ta, no, ja nie mam sił, żeby siebie ugodzić, żeby kłaki umyć, a tu jeszcze faceta, nie, co ty. To jest tak jak krowy. Krowy też trzeba doić, bo nie ma na rano na kawę, nie? Mleka nie ma, a trzeba wydoić. No voilà, to jest to samo. Nie mówię, jak coś to na privie. Tobik jest. Ludzie sobie zamawiają szampany, kurwa, wina, beer, Jack Danielsy. Wszystko. No ale nie każdy też pije, nie? No. Tak, oj. Kreska. No. Kreska na lewo i na prawo. I się ciągnie. No. I żyły se daje. No. Czasami ja się czuję jak ta krowa dodaje, nie wiecie? Nie, ja nie wiem. Ja szukam chłopaka, ale nie. Czasami sobie myślę, że ulala, nie? Żeby jeszcze dawać czas chłopakowi. Parę minut, niedaleko. O Jezu. Ej, słuchajcie, musicie mi coś polecić. Znacie może, kurwa, jakieś maseczki, kurwa, na naszą face, które jakoś się ten człowiek się obudza i normalnie wygląda? Bo ja tyle se nakupowałam i finish. Oh my god. A ja byłam, wstałam, poszłam do sklepu, kupiłam dla pracowników fajne te drożdżóweczki, a ty chuje, kurwa, nawet dziękuję, ani fru nie powiedzieli, tylko się, kurwa, wzięli jak te piranie na mięso. Tak było rano. Oni się nie zapytali, jak weekend, jak tu, jak siu, nic. Każdy o sobie gadał. A ja sobie myślę, a chuj mnie to obchodzi, co wy robiliście w weekendy. Was nie interesuje, co ja robię? To co? No. Czy byliście, kurwa, nie wiem, gdzieś w restauracji, czy co? Ja miałam udany weekend. No co tam? No. Ja kupiłam drożdżóweczki, kawę zrobiłam. No, dwie kawy, trzy herbaty dla każdego. Tak patrzę, ni chuja nic. Kawa wypita, okruchy zostawione na biurze. A mówię, ja pierdolę, ale kurwa dzikie świnie. No i ja, ale bym nie mogła pracować. To bym nie mogła pracować. No. Tak, no. Ni chuja. Dlatego ja chyba po nowym roku założę zrzutkę, nie? Na nowe protezy. Co jadłam? Te drożdżówki. Potem se zamówiłam taką, jak to się mówi, bagietkę. Ja nie wiem, jak to jest u was, bagietka. To był z serem, z szynką, z ogórkiem, pomidorem, wiecie co. I przegnałam zupę pomidorową. Z kulkami mięsnymi i finisz, i na wieczór co? Kebab, na szybkiego, na bystra, bo nie ma czasu. No nie ma czasu. A potem się ludzie dziwią, co ty taka chuda. Wychudzona, wydzyndzlowana, finisz. Szef w dupie, bo on o 6 zostawia mnie i jedzie do domu, nie? A ja się muszę spowiadać. No. Szef jest udany, nie?
Jadłam ten, kebaba. Kebaba se zamówiłam. Ała, ale bardzo, ale bardzo dobrego powiem wam. Bardzo dobry. Jeszcze ja tutaj nie zapadam za kebabami, ale tak, był. Ale on to tylko kurwa mary, mary, giel, giel, giel. Czy nie zapyta? Good morning, Alexa, czy coś? On mi od razu mówi. Aleksandr, tak jak dzisiaj. Aleksandr, wiesz, ile ludzi było w weekend? Pobiliśmy rekord. Tyle ludzi było, tyle się sprzedało, tyle... Ja mówię, cicho, kurwa, cicho, cicho, daj się obudzić. Daj kawy się napić i fajkę zapalić. A potem będziemy rozmawiać. A on już, już, kurwa, w pracy, już. Jezus. Tylko, żeby many, many, gel, gel, gel. No. A i mam w piździe jego, kurwa, many, many, gel. Ja też potrzebuję mieć ten, nie? Czas dla siebie, a nie tylko piątek i sobota. I w niedzielę. I w niedzielę i spać, bo trzeba się szykować na poniedziałek. A idź pan w chuj. Boże, ja bym mała, to bym go jeszcze szukała. Tak, jestem, no. Ja mówię, ja rezygnuję z pracy i wyjeżdżam na przykład, co nie? To oni, to wiecie, co oni mi mówią? No to dobra, to podpisuj papiery i sprzedajemy hotel. Ja pierdolę, weź. Co to? Ja muszę utrzymywać cały, kurwa, ten hotel. Ja muszę utrzymać ten cały hotel. Ja pierdolę. Bomba by wybuchła, nawet mi by nie było tęsknoty na tym. Ja muszę, kurwa, ty. Ja muszę wszystko obczaić, kurwa, czy jest cola, czy jest, kurwa, woda, czy są chipsy, czy są wafli, czy jest jedzenie. Muszę ogarniać pracowników, które remontują. Weź się, kurwa, spokój. Muszę nawet, wiecie co, nawet muszę zobaczyć, czy są, kurwa, te sraj taśmy. Dajcie, kurwa, spokój. Jakby, kurwa, dziwki w weekend te, co pracują, nie mogły idź, pan w chuj, idź. No. No tak. Ja ugotuję. To czasami nie jest, nie ma takiego ruchu, nie, ale ja ugotuję spaghetti, czy tam jakiś gulasz zrobię, czy to... Kurwa, nie zapytałem się. Serio, nie zapytałem się tutaj. No to chyba. Czy nie zapytałem, a można zjeść, można spróbować, czy nie. Kurwa, talerz wyciągnięty, widelec i chab, i napełniony brzuch. I talerz do zmywarki, zmywarka się umyje i powiedzą dziękuję. A najlepsze jest, wiecie co? A drogo był obiad? To się zawsze, kurwa, liczy. Drogo było? Drogo cię to wyszło? Nie, ja dostaję te. No, jak to jutro, nie? Jutro. Jak normalnie ja jutro idę do polskiego sklepu, to tam zamawiam sobie domowe polskie pierogi z mięsem. No z mięsem. Sznycle wezmę, tak? I co to jeszcze biorę? A i kotlety mielone. Kupuję, co nie? Wkładam, kurwa, do lodówki. Nie ma. Wszystkie, kurwa, zjadły. Cię nie zapytałem, czy dobry, czy do kogo. Co ty? Ale ja jestem dzielna i dumna, no bo ja pod koniec tygodnia to, co oni zjedli, to ja im wystawiam rachunek, nie? No. Jeszcze ani razu nie było, że nie płacili. To ja się wziąłem za biznes. No tak. Dajcie mi, kurwa, spokój. Tak, ją zatrudnić. Ją zatrudnić, a ja się zwalniam. No. Dlatego to można zwariować. Tak, no weź.
taki kurwa bigot, żeby kurwa wszyscy srali i hotel by zamknęli, bo wszyscy by mieli sraczkę. No. Dla mnie takie kurwa nie. No. Bo to jest, wiecie co jest najlepsze? Że oni myślą, że no tutaj dużo Belgów tak myśli, że o, Polka i nie zna języka, nie? A to się kurwa boisz, a to się kurwa zdziwisz. Ja wszystko rozumiem. A do Z. A potem wielki borek na głowie, nie? Ona zrozumiała, a co? Ja co, nie ten? Niewidoma? No. Nie, a to się nie bój. Nie bój się, bo ja wszystko zrozumiem. Bo ona jest kurwa z Polski i ona nie zna języka. A ty kurwa babka koszyk nosiła i się posrała. Bo zrozumiała. No. Bled. Ale naprawdę dzisiaj padam. Po prostu padam nawet. Japońska Monika nawet. Nic nie piję. Ludzie, dajcie spokój. Ja w tygodniu nic nie piję. Co wy? Szalaliście? Ja i coś bym wypiła. To bym chyba do pracy nie wstała. Jak ja bym coś wypiła? Jestem naprawdę te. Jeszcze mi się te odciski kurwa porobiły, ja pierdolę. I załóż se kurwa buty sportowe i cię jeszcze obgryzą. No. Co trzeba wypić, żeby pogadać, żeby się pośmiać? Co to tam? Nie jest, jak ja jaram żonty, to ja idę od razu spać. Bo się spać chcę. I finish. Tyle w temacie. Ale dzisiaj sama chyba siebie przeszło. Nie było go. Nie widziałam go. Powiem wam, że go nie widziałam. I chyba dobrze. Bo bym właśnie znęcała nad nim. Ja bym go widziała. I by był finał. Karolina chyba robi coś. Oh my god. Naprawdę jestem taka umęczona, ludzie. I'm so dead. No. Ta. A ja no. Ja bym się tam nadała. Ani po pracy nie wolno się ta kurwa ma. Nic. Się czuję jak zamężna żona. Po pracy od razu do domu. Skakuj do wanny i do wyra i finisz i koniec. Jakie to czasy są. Bled. Nie, ja nie chcę mieć męża. Bo bym musiał jeszcze gotować, bym musiał jeszcze pracować. Nie ma takiej opcji, ja bym się nie nadała. Jej, bo on by nie poszedł, by była wojna, bo go nie wypracowałam. Oh my god. No way. No way, I'm single, I'm happy. I finished, krótko i na temat.
Bo bym się jeszcze z nim pokłóciła. No. O, jakiś sugar. Ja jestem po prostu wykończona psychicznie i macicznie. I finish. I żygam na pracę, koniec. Powieszę się. To zależy, wiesz, ale teraz wszystko poszło w górę. Tak pierdoliły dzisiaj przy kawie. A, to woda poszła w górę, tu poszło w górę. A nie gadaj, kurwa, do mnie. Zależy ile... No właśnie. To jest tak, jak szukasz chłopaka. Zależy, czy duży, czy mały, nie? Czy zachęci, czy o to chęci, nie? No. Ojojojoj, ja lubię. No właśnie, takie są ceny. A żeby wynajmować apartamenty, to trzeba mieć, ten, trzeba być we dwoje, trzeba mieć jakiegoś fajnego chłopaka. Trzeba mieć coś, tak? No. A taka sama, jak ta, jak koza w obozie. Dzięki. Salut. Mogłam się obudzić krową, tylko by mnie dolili. A ja bym tylko siedziała. Siema, lala. Jezu, jaka jestem dzisiaj wykończona. Czuję się jak na ręcie. O, ja się nie mogę doczekać, kiedy ja będę na ręcie. Jezu. Się wyśpię. Wyśpię to się chyba, jak umrę. To się wyśpię chyba. Bo tu mi żyć nie dadzą. No, złam se nogę, mała, złam. Będziesz miała pojąć pracy, że nie idziesz, bo sobie złamałaś nogę. Jutro od samego rana? Patrzeć, kurwa. Bookingi, maile, wszystko. To mogłabym sobie już nogę złamać. To bym tylko siedziała i się nie ruszała. Tak jak wylana świnia, co siedzi i się nie rusza. No. No, praca, praca, praca. A jeszcze musisz sobie przypomnieć, kiedy pierdziłaś. Kiedy poszłaś sikać. Bo to też nie hajwa, nie? To też nie wolno tak. Bo klient to król, nie? No, a ty musisz w pampersach chodzić, bo musisz utrzymać. Ła. No. Na szybkiego jedz, na szybkiego pij. Wszystko. No. Ja wam mówię, ja tu jestem wszystkim. Ja jestem po prostu na odlotach. Tu to robię, to robię. Zamówienia, do sklepu, wszystko, wszystko. Mam dość. Po prostu mam dość. No. No na to my się śmiejecie. No, to ty wy się śmiejecie, to taka jest prawda, nie? Wszystko kurwa na szybkiego. No. Wszystko, tak. Jeszcze kurwa pocztę ogarnij, nie? Co jest zapłacone, co jest niezapłacone. A jak musisz coś zamówić, to nie może być drogie, bo musi wiercie. Nie może dużo kosztować, a to kurwy. Na siebie to wydaje mnóstwo, a jak my coś na biznes, czy coś na hotel, czy coś, to nie wydawaj dużo. No, bo się boją. Się boją. Dobrze, że chociaż mamy telefony i abonamenty. To tak to by była lipa, nie? A potem się dziwię, że jestem taka rozszczepana chodzę po pracy.
Wiem. Co roku są problemy. Bo ja ubieram tą choinkę sama, po mojej pracy. Sama. W tamtym roku ubierałam z moją tą, najlepszą przyjaciółką z pracy, z moją Karolcią. To też Polka. Wiecie, o której skończyliśmy dekorację choinki? O 11 w nocy. Bo bombki się potukły, pióra były wszędzie. Dajcie spokój. Śnieg trzeba. Nie będę gadać, bo się będę wkurwiać. No, okna trzeba było wymyć. Wstyd, wstyd, wstyd. Nic, co? Dajcie spokój. Łaninkę. No. Na moim miejscu to ja bym nie choinkę zakładała, tylko bym po prostu jakieś badyle wsadziła, lampki i finisz, koniec. I finisz. Choinkę im się tak chciało. Jak nawet nie zwracałem uwagi. No. Ale choinkę im załóż. Bo szefu nie muszę... Oj, jeszcze mi ten spadł chyba, nie? No. Ten. Telefon, nie? No. Jeszcze mi kurwa telefon spadł. A ja pierdolę, Aleksandra. Ty to dajesz czadu. Słuchajcie, ja sobie głowę spłukałam i się ten. Na razie was nie czytam. Monikę, no. Sprzedali, by kurwa ten hotel z nim. Glans, no to shower. Ten baby shower robię, wiecie? Czekajcie tylko. Kurwa, jakby znowu spadniesz, to ja cię go raz jemy, my god. Ale po prostu mnie zawiodła. Bo tak się nie robi. Żeby nie przyjść do pracy, sorry. Ciekawe, jaką wymówkę jutro będzie miała. Oj, sorry, Aleksandra, because I don't care about... Weź. Ja bym mała, to bym cię do tego, do piekarnika wsadziła, ale no co? To by nie pomogło nawet, nie? Oh my god. Mnie to nie obchodzi. Jeszcze raz, jak nie przyjdzie do pracy, to ją po prostu zwolnię. Finish. Bo ja mam dojście, żeby ludzi zwalniać. Ale
co jest złe, że jak ja zwolnię, jak ja nikogo nie znajdę do ten, no to ja będę musiała sama za nią pracować. Nie, dziękuję. To ja będę jeszcze na razie ją podtrzymam. Ble. Się znalazła. Ale ona pierwszy raz tak. Pierwszy raz. O Jezus, jakie to jest... Słuchajcie, znacie ten, tą nową serię Garnier Honey? Znacie? Tą nową serię Garnier miodu. Macie i szampon, i macie... No voilà. On myślał, ja pierdolę. Gruszkę przed spaniem trzeba, nie? Gruszkę trzeba zwalić przed spaniem, nie? Si bon. No. Ale czy ktoś mi powie, czy miał włosy, czy nie? Ja pierdolę. Ja to będę przeżywała. No. Ja pitole. To są kurwa czadnie, żeby kurwa kutasa pokazać takiego twardego kurwa z Ameryki. Jezus. Święta Maria. Dobrze, że nie miałam tego włączone. Radio Maria. Bo bym się musiała spowiedzieć na 3 lata. Jezus. On miał takiego lizaka jak te lody ekipy. Koniec. Kropka. Ja jestem po prostu w szoku. Nie do wiary. To jest po prostu program nie do wiary. To jest po prostu... mój Instagram to się robi nie do wiary. 17 centymetrów. Z metra cięty. Jezus. Oh my God. Jezus. Kto to będzie kolejny? No nie do wiary. Z metra cięty. Jeden dole. Wysłał ci. Mi też chyba też coś wysłał. U mnie to nigdy nie wiadomo się co spodziewać na live'ach. Jak Boga kocham. Nie za długo to kurwa te pipki będą pokazywać mi na live'ach. No. A wy wiecie, nie każda lubi ten, jak to się mówi. Tak, widziałam. Widziałam, ale to nie jest mój gust, to nie jest mój styl, to nie jest... No. Dla reportera. Sprawa dla reportera. Aleksandra robi live wieczorem, a tam... Kobra wyskakuje. Ja dzyndzola. No po prostu jestem w szoku, nie? Jeszcze takiego czegoś nigdy w życiu nie widziałam przed spaniem. Aż mi się to chciało jeść. Czy to jest możliwe? Po takim ciężkim dniu pracy, żeby kutasa widzieć na live'ie? Jezus. To krakowskiej berlinki do tego nie...
Jakim? Ktokolwiek wie, ktokolwiek widział. Dobra, dobra, dobra. Ja pierda. Ja jestem po prostu w szoku. Oh my gosh. Byś poszała. No honey. Bo ja jadłam dopiero. Ja jadłam. A on mi coś takiego pokazał. Ja jestem po prostu rozsmaczona. Od tego czasu już nigdy nie będę brała kebaba z trzoskiem, bo mi to będzie po prostu przypominać. No nie mogę, no nie mogę. No, szok. A to napisz mu jak rucha. Na sucho to by bolało chyba, nie? Jezus. Rozsadziłoby bombę. Na sucho to kto to się rucha? No. Trzeba na ten, na olejce, nie? Na ten ziaj, olejek kokosowy i heja, nie? Ta, umówię się z nim. Ta, i będę tydzień na wózku inwalidzkim jeździła. Dajcie spokój. Na szmalcu. Ta, i bym się wjebała jak Andzia w Czechy. O, ja jeszcze nigdy nie próbowałam. A sam dureksy truskawkowe? Jeszcze nigdy nie tego. I chuja. Ja jestem po prostu w szoku. To jest szok. To, co ja teraz dzisiaj przeszłam z wami tutaj, to jest po prostu szok. Jadzymzole, kurwa. Jezus Maria. Ja nie mogę z siebie. Naprawdę, kochani, ja nie mogę. O Jezusa. Ale żeby coś jakie. Ale słuchajcie, żeby takie kurwa. Żeby takie wziąłem. Oj, nie widać mnie, czekajcie. O. Ale żeby takie rzeczy robić. Ale żeby takie teroi, Jezus Maria. No. Szok. On by mógł ten reklamować te lody Algidy. Jezu. Szok. To jest szok. No. To jest po prostu Algida, nie? Algida Czeskowska. Jezus. Widzę. Pornola se włącz.
Ja pierdolę, żeby pokazywać kiełbas. Ja już... Ja pierdolę, żeby kurwa łobuziara, dużo rzeczy cię ominęło. Ominęło cię dużo rzeczy dzisiaj na moim live'ie. Masakra. Żeby tak wywalić jądro na moim live'ie, żeby kurwa pokazać tego kurwa kobrę na moim live'ie bez pytania, a ja już tyle razy mówiłem, to nie są live'y sponsorowane. Masakra. A ja już tyle razy mówiłam, że to nie są live sponsorowane. I tak, i tak. Jezus. Samantha, weź się tego, weź się. Zdymuj. No, Samantha, weź, wyjdź mi stąd. Do spania, bo jutro do szkoły. Dzieciaku. Jak masz taką wielką wyparzoną mordę, to dawaj na live'a. Weź sama, to ty się tutaj, co ty się chcesz wypromować? Co to? Co ci? Wyjdź. Halloween już tuż. Taki jeden na moim live'ie. Ojo. Oj, nie zwracajcie uwagi na takie małe dziecko. Ona się nie połączy, bo się boi. Dużo gada, mało robi. A jakby się połączyła, to co? Dzieci nada. No właśnie. Weź dzieciaku do szkoły. Musimy chyba zorganizować baby shower, nie? Samantha, weź. Ja już nie pamiętam. Nie pamiętam niku Mateusz czy coś takiego. No właśnie. Samantha, która daje ten dupsko przed tir. Ba. Ja pierdolę, żeby się pokazać z takiej strony na moim live'ie. Jezus. Łaju. No.
Nie odważycie, dajcie kurwa spokój. Z takimi kurwa małolatami. Z takimi małymi małolatami ja się będę użerał ten. Użerała, ba. Chuja nie warte. Samanta to ona tak krótko trzyma z ludźmi. Pierw z Lolą, potem z każdym. Teraz na mnie. A idź, 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 Samanta, idź. Dodamy ją, ale za chuja nie odbierze, bo co to, 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 to. Nasza samcia. Gdzie ona jest? Odwagi nie ma. I gdzie tutaj ma respekt do starszych ludzi? Niewychowany bachor. Nie, na takich ludzi to się nazywa niewychowany bachor. Zero respektu. Jak ona nie ma dla nas respektu, to nie ma dla siebie respektu. Finish. No. I git. Jak człowiek sam nie umie z sobą. Hani, zostaj jeszcze. Ja wiesz, do pierwszej siedzę. Do nie wiem, do pierwszej. No. A po co się dziwi, że ma tyle hejterów, że ludzie tam... Dajcie spokój. I ja mam 28 lat, ja już stara beczka. No. Ja już jestem ukiszona, nie? No chyba nie, dzisiaj nie. Ja o 7:00. Ale wiecie co? Jak ja bym miała chłopaka, to bym dawno już spała. Ba. Nie ma, zwiała jak wiatr. Samanta nie ma 18 lat. Uj. Oh my god. O, no to też taka młoda jesteś. No. Ale ja za chwilę kończę, bo będę rozmawiała na tym, na WhatsAppie z moim honey. Nie. Nie z Karolakiem.
Może będzie. Z Kamilem też nie. Z Daddy też nie. A chcielibyście taki live urodzinowy 5 grudnia? Ale nie, to chyba niedobry pomysł, bo bym się znów wyjebała i bym protezy skręciła i finish. Zęby bym pogubiła. Bym musiała, kurwa, zbierać po podłodze zęby. Dajcie spokój. Nie będę gadała z nim. Bo mnie, nie. No fajnie by było, nie? No dobra, urodziny fajne by były, ale no wiesz, żeby zęby pogubić i zbierać na lafie, a to by był hit. Do 5 grudnia to jeszcze. Nie wiadomo, czy dożyję. Zbędą w sosie swoim. Wszystko będzie. Wódeczka, wszystko, olejek, wszystko. Monika miała na Magdy urodziny też przyjechać i też nie przyjechała. No. To co wy mówicie, zaproś Monikę na urodziny. Krokiety. Też będzie. Szpratki. No, kotlety, mizeria będzie. No. Kiełbasy, żurek, jajo będzie na stole. No, sałatka. Jedna gołąbki. Wszystko będzie na stole. Pierogi z mięsem ruskie. No. Kopytka w sosie grzybowym. I kreski będą jadły. I muzyczka będzie tak. Weselny klimat i się zaczyna. Jest biały welon. Wódki. Zeżnięta świnia. I jest tłusty bit. Weselny klimat. No. Wszystko będzie. Last Christmas, no. Ja bym sobie chciała takiego na moje urodziny, bym sobie chciała zaprosić takich dwóch facetów, takich przystojnych, ale takich kurwa przystojnych, z kaloryferami takimi. O Jezus, takie obcisłe kurwa bokserki. Z dupy wzięta taka, o Jezus. No. Taki wysmarowany kurwa olejem. O Jezus.
I se musisz myśleć, że to jest po prostu kura z piekarnika, tylko taka ludzka, nie? Jezus, uhuhu. Jo. I by było on z nią, ona z nim, ona mu się wypina, on cyk, pyk i fik. Hmm? Oh my god. Co by było, nie? Jaki rajs? Uhu. No. Jezus, taki nasmarowany. Dużo oleju. Sam sobie sos. Uff. Szok. To jest szok po prostu. Że rodzice się kurwa nic nie tego nie zajmują, bachorem. To kurwa, to kurwa przecież z Pampersa kurwa wyszło niedawno. A dajcie kurwa, jak ja miałem kurwa 16 lat, to kurwa już o godzinie kurwa 9 już przyszło spać lub 10 i finish. I nie ma gadania. Się szło spać. No. No. Voilà, a codziennie... A codziennie z innym w łóżku to też nie, no bo nie na ten, nie? To też tak nie wypada, nie? No śpiew mokry, bo mi się nie chciało słyszeć. No. 16 lat. Samantha jest czasami too much. Ona jest czasami coś za dużo. Ja nie wiem, czy to są popisy, żeby się pokazać, bo tak ogólnie to ona chyba nie jest sobą. To jest wszystko na pokaz. No chyba. No. A zobaczycie, nie, ile to takich dzieci, ludzi ginie, nie? Niech spotka kiedyś jakiegoś, to zobaczy. No. No właśnie. A moją gdzieś kurwa wywożą. Wywiozą ją i co? No. Wtedy mama i tata będzie, nie? Że są zainteresowani. To już za późno. Oni muszą być teraz, a nie. No.
Ja 21. Tutaj nie ma tak. Tutaj tak nie ma. Co wy? Takie młode? Dajcie spokój. No dobra, mogą kurwa przed YouTube'em czy przed telefonami, no ale o tej porze kurwa dajcie sobie spokój, ludzie. Żeby o tej porze jeszcze jeździć pociągami? No. Ja znowu zasnę jak ten. Jak gladiator i finisz w akwarium. Ale przynajmniej czas